Hej, porozmawiamy sobie o idealnym życiu i jak zrobić, żeby to idealne życie mieć. Bo nie jest to w tym momencie kwestia pracy, nie jest to kwestia genów, nie jest to kwestia rodziny, która ci pieniądze da, nie jest to kwestia manny z nieba, tylko jest to kwestia pewnego sposobu myślenia i o tym chcę dzisiaj z tobą porozmawiać. Ale zanim o tym powiem, to najpierw kwestia konkursu, bo zmienimy teraz zasady konkursowe. Wiem, że pierwsze wideo miesiąca teraz jest i czekacie na rozwiązanie konkursu. Ja podam rozwiązanie w poniedziałek, jak to przejrzę, pod wideo. Cztery osoby będą nagrodzone, ale od tego miesiąca będzie, od tego wideo już zmieniam zasady konkursu, bo będzie nagroda za każdy odcinek. Za ten odcinek nagrodą będzie przejażdżka tym samochodem, który teraz jadę. To jest Alpine A110, o którym ci kiedyś tam mówiłem, że na nie czekam. Dotarło, w niedzielę zrobię o nim filmik i będzie można go poprowadzić, ale to na koniec filmu powiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Na razie co do tego idealnego życia. Zakładam, że oglądając czy to filmy na YouTubie, czy filmy w telewizji, czy widząc, jak żyją tam rozmaite osoby, czy patrząc, jak swój sąsiad żyje, może sobie pomyślałeś, czy pomyślałaś o tym, że też byś tak chciał, a nawet więcej. I widzisz, to jest o tyle ciekawe, że jak znajdziesz się wśród osób, które są czy to super szczęśliwe, czy to super bogate, czy mają super udane związki, to dla nich jest to normalne, jest to naturalne, nie jest to dla nich niczym nadzwyczajnym. A one nawet może sobie myślą, że chciałyby więcej. Więc najpierw chciałbym Cię doprowadzić do takiego stanu, który dla Ciebie jest stanem optymalnym, a potem, jak już poznasz tą technikę, będziesz wiedzieć, jak wejść jeszcze poziom wyżej. Bo wierz mi, że to, co w tym momencie wydaje Ci się idealnym życiem, to tak naprawdę to jest dopiero rozgrzewka. Bo do tego idealnego życia podejrzewam, że dojdziesz w przeciągu roku, a potem są jeszcze masz trochę życia przed sobą. Więc jak mieć to, żeby mieć idealne życie? Sprowadza się to do realizacji swoich marzeń. Kropka. Na tym zdaniu powinienem zakończyć cały film. W praktyce trochę to gorzej wygląda, bo jest lenistwo, bo pojawiają się różne zdarzenia losowe i tych marzeń naszych się nie realizuje. A nawet jest wiele osób takich, które do tych marzeń w ogóle nie dochodzi, bo ich marzenia kończą się na tym, żeby z kolegami spotkać się o 6 rano pod sklepem spożywczym i wypić sobie piwko. Bo tak to wygląda niestety w wielu małych miejscowościach. Nie mówię, że w dużych wygląda to lepiej. Z 2 lata temu robiłem taki filmik, gdzie mówiłem o tym, żeby wypisać sobie listę 120 celów. Te osoby, które faktycznie wtedy to zrobiły, jak potem pisały komentarze pod tym filmem, były tym zachwycone. Ci, którzy jeszcze tego wtedy nie zrobili, pytali i pisali komentarze, ale po co, no co do 120 celów będę pisał, przecież to w ogóle nie działa, bzdury jakieś. Otóż, mój drogi, moja droga, to działa i to działa niezwykle mocno. O co chodzi? O to chodzi, że popatrz, jadę jakąś tam drogą. Nawet mam gdzieś włączoną nawigację, mimo że tak naprawdę wiem, jak jechać, bo tą drogą jeździłem setki razy i znam tu nawet każdą dziurę. Jak włączasz nawigację, określasz cel i ta nawigacja prowadzi Cię z punktu A do punktu B. Czasami są korki, ta nawigacja może poprowadzić Cię trochę w lewo, trochę w prawo, może nawet odjedziesz wiele kilometrów od swojego celu, ale summa summarum, Ty dotrzesz do swojego celu, bo zostałeś zaprogramowany, a raczej Twoja nawigacja została zaprogramowana, żeby doprowadzić Cię do tego konkretnego punktu. I Ty dokładnie tak samo powinien siebie zaprogramować, czyli tak, żeby doprowadzić siebie do konkretnego celu. A tym celem, i to Ty właśnie powinien sobie określić, co tym celem powinno być. To, że masz niesamowite szczęście w życiu. Ty możesz sobie określić taki cel, żeby mieć niesamowite szczęście w życiu. I żeby zacząć myśleć o tym, że Ty masz niesamowite szczęście w życiu. Nieważne, że go teraz nie masz. Ale to jest Twój cel, to jest Twój punkt na nawigacji, mieć niesamowite szczęście w życiu. I teraz Twoja podświadomość zacznie kombinować i pracować dla Ciebie, że nie wiem, Ania, Kasia, Basia, Irek chce mieć niesamowite szczęście w życiu. Jak mu to dać, żeby miał to niesamowite szczęście w życiu?
chcesz poznać idealnego dziewczynę, chcecie poznać na przykład idealnego partnera życiowego, więc to jest kwestia ustalenia, jaki on ma być, jak on ma wyglądać, jakie ma być cechy charakteru, w jakim języku ma mówić, z jakiego kraju ma być, jakiego ma być wzrostu, tuszy, jakie ma mieć poczucie humoru, to jest kwestia określenia. Chłopaki, dla was dokładnie tak samo jest z dziewczyną. To jest kwestia dokładnie, żebyś sobie określił, wyobraził, jak ta osoba ma wyglądać. Bo jak ty nie wiesz, no to jak ty masz na tej nawigacji dotrzeć do tego punktu docelowego? No nie da się. Nie da się. Będziesz po prostu kluczył, błądził, ale nie trafisz do punktu docelowego. Jeśli twoim punktem docelowym jest to, żeby mieć szczęśliwą rodzinę, to ty to określ. Chcę mieć szczęśliwą rodzinę, ale dokreśl dokładnie, co to znaczy mieć szczęśliwą rodzinę. Jak ma wyglądać to szczęście? Musisz sobie to wyobrazić. To im plastyczniej sobie to wyobrazisz, tym lepiej. Tak samo to działa z samochodem. Jeśli chcesz mieć jakiś tam określony samochód, to sobie dokładnie go wyobraź. Poczuj, jak w dotyku ta kierownica. Ty to wyobraźnij sobie poczuj. Co ty będziesz widział, jak będziesz przez ten samochód, jak będziesz patrzył przez ten samochód na zewnątrz? Jaki będzie głos silnika? Jeśli twoim celem jest, nie wiem, mieć dzieci, to też sobie dokładnie wyobraź, czy ma być chłopiec, czy ma być dziewczynka, albo ilu chłopców, ile dziewczynek, jak mają wyglądać, jak mają się zachowywać wobec ciebie, jak ty się będziesz wobec nich zachowywał. I teraz to, co jest najważniejsze, tak jak ty w tej nawigacji swojej na telefonie, na komputerze wpisujesz to miejsce docelowe, tak weź długopis, weź kartkę papieru, nie, weź zeszyt najlepiej i spisz sobie dokładnie, co to ma być. Bo ty wtedy ta kartka papieru i ten długopis to jest ta twoja nawigacja. Ja wiem, że w tym momencie te osoby, które słuchały tego wideo 2 lata temu, mogą powiedzieć, że ale mówiłeś o tym 2 lata temu. Słuchaj, właśnie mówiłem o tym 2 lata temu, tylko że przez te dwa lata, po pierwsze niewiele osób to tak naprawdę zrobiło, mimo że to jest tak ważne, żeby to zrobić, a po drugie na kanał od 2 lat przybyło ponad 100 tysięcy osób i te osoby o tym nie słyszały, więc teraz ci o tym mówię, bo widzisz, na moich filmach wstecz jest dużo fajnej wiedzy, ale być może nawet nie subskrybujesz mojego kanału i ucieka ci masa wiadomości, bo tym nawet nie wiesz, że jakiś nowy film został wypuszczony, więc też mogę ci zasugerować, tam pod spodem jest taki przycisk czerwony subskrybuj, zasubskrybuj ten kanał, jak coś nowego powiem, to po prostu do ciebie to trafi, nie ominie cię, nie stracisz tego. Wracając jeszcze do tych celów. Siądź dzisiaj i spisz tak, żeby było, wiesz, docelowo najpierw, żebyś spisał 120. Ja ci mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy ja pisałem, napisałem 60 parę i mnie głowa rozbolała. Mnie nigdy głowa nie boli, ale mnie wtedy głowa rozbolała, bo to po prostu była ciężka robota, żeby sobie takie rzeczy spisać. A ty tam powinieneś sobie spisać, ile chcesz miesięcznie zarabiać. W jaki sposób chcesz te pieniądze zarabiać. Właśnie odnośnie twojego szczęścia, odnośnie twojego zdrowia, odnośnie miejsc, które chcesz zobaczyć, języków, jakie chcesz się nauczyć, miejsc, które chcesz poznać, ludzi, których chcesz poznać. Możesz sobie, a wręcz powinieneś tam zapisać rzeczy typu, gdzie ty będziesz mieszkał. Czy będziesz mieszkał w M2, czy będziesz mieć piękną willę, jedną, nie wiem, nad Niagarą, drugą w Australii, a trzecią pod Pekinem. To jest twoja wola, to jest kwestia twojej wyobraźni. I teraz bardzo ważna rzecz, co zrobić, żeby to faktycznie zaczęło działać. Żeby to zaczęło działać, jak spiszesz sobie w tym zeszycie, wstaniesz sobie jutro rano, przejrzyj sobie tą listę celów. Zanim pójdziesz jeszcze do toalety, przejrzyj sobie listę tą celów, bo jutro rano, zamiast zastanawiać się, co by tu dzisiaj zrobić, to jak zobaczysz na tej liście celów, że masz zapisane, że masz mieć dom w Australii, a drugi masz mieć nad jeziorem genewskim, to ty jutro nie będziesz robić tego, co do tej pory robiłeś w życiu. Nie będziesz siedzieć pod budką z piwem. Sorry, to nie było do ciebie, ale do tej osoby, która siedzi, to było. Ale nie będziesz na przykład oglądał głupich filmików na YouTubie, które nie wnoszą nic do twojego życia. Albo nie będziesz, nie wiem, na plaży po prostu siedział, nic nie robił, tylko weźmiesz sobie książkę, weźmiesz sobie jakiegoś audiobooka, pomyślisz, gdzie by tu poznać mądrych ludzi,
gdzie by tu może pójść na jakieś szkolenie, skąd by tu dostać wiedzę na temat tego, jak zmienić swoje życie, żeby, nie wiem, żeby na przykład być właśnie osobą szczęśliwą. Gdzie poszukać wiedzy, gdzie znaleźć ludzi, którzy są super szczęśliwi w swoim życiu, żeby ich zapytać, słuchaj, jak ty to zrobiłeś, że jesteś super szczęśliwy w swoim życiu? Albo jak ty to zrobiłeś, że masz tak udane życie rodzinne, że masz cudownego partnera czy partnerkę życiową, fantastyczne dzieci, wszystko ci się układa. To jest kwestia tego, żebyś ty to zaplanował, a potem, żebyś tą wiedzę wprowadził w praktykę. Jeśli ty codziennie będziesz przeglądać sobie te cele, to twój umysł, twoja podświadomość będzie cały czas kombinować, będzie szukać rozwiązań, co zrobić, żeby ci to dostarczyć. Na dzisiaj tyle. W niedzielę zapraszam, będzie filmik na temat tego samochodu. Już się rozgadałem, prawie 11 minut, więc wystarczy. Zrób sobie listę 120 celów. Dzięki, hej.